Przekazujemy Państwu kolejny program Siatkarskie Zagłębie. W nim wracamy pamięcią do ostatnich dwóch spotkań we własnej hali, gdzie miedziowi zdobyli łącznie komplet 6 punktów, a także porozmawiamy z lubińskim libero przed meczem z Bełchatowem. Zapraszamy! Hala RCS podczas rozgrywek Plus Ligi odczarowana. Miedziowi pokonali na własnym parkiecie GKS Katowice 3-1. To pierwsze w sezonie zwycięstwo w Lubinie. Zespół Marcelo Frąckowiaka dopingowali miejscowi sympatycy i liczna grupa kibiców, która przyjechała na spotkanie specjalnie z Japonii. Wynik meczu otworzył przyjmujący Gonzalo Quiroga. Kuprum Lubin odpowiedziało solidnym atakiem Jakuba Ziobrowskiego z czwartej strefy. W tej części meczu we znaki rywalom dał się także przyjmujący Masahiro Yanagida i Luke Smith. Koniec tej części spotkania był niezwykle emocjonujący, a serwisowy kapitana reprezentacji Japonii dawał jeszcze szansę na korzystny rezultat, jednak ostatecznie wygrali rywale. Drugi set od wysokiego C rozpoczął Masahiro Yanagida, który zaskoczył rywali potężną zagrywką. Lepiej też działał miedziowy blok. Ekipa Marcelo Frąckowiaka wygrała 25-18. W trzeciej części meczu gospodarze kontynuowali passę. Dobrze przy siatce spisywał się Przemysław Smoliński, a bloki trio Jakuba Ziobrowskiego, Damiana Borucha i Luka Smyta napsuły nerwów ekipie Piotra Gruszki. Gospodarze wygrali 25-19. Czwarty set to na początku lepsza gra gospodarzy, ale szybko miejscowi pokazali, że chcą zakończyć spotkanie z 3 punktami na koncie. Mocne zagrywki atakującego Jakuba Ziobrowskiego plus ataki Masahiro Yanagidy i Luka Smyta wytrąciły gości z rytmu. Miedziowi wygrali 25-19, a ostatni punkt dla Lubina zdobył Jakub Ziobrowski. Należy podkreślić, że przez wszystkie sety gospodarze mogli liczyć na gorący doping kibiców, a tym razem dodatkowo w osobach licznie przybyłych sympatyków siatkówki i Masahiro Yanagidy z Japonii. So I was really happy. It was the first time, it's a little bit late, but we could, this is really important. My nie jesteśmy zespołem jeszcze, którego ktoś się obawia i to jest na pewno to jest bardzo, bardzo ważne i zespół z Lubina się zagrał konsekwentnie, zagrał to co im wystarczyło zagrywać i przede wszystkim z wiarą w to, że można nas pokonać i to było widać. A my jednak musimy dojrzeć do tego zespołu, żeby być takim, że ktoś się będzie bardziej obawiał. Takie zespołem nie jesteśmy, mimo że jesteśmy gdzieś tam w tabeli, ale to mówię, tabela to pokazuje właśnie po dzisiejszym meczu, nie ma znaczenia. Każdy walczy o swoje punkty, a my się graliśmy kompletnie bez ataku, bez zagrywki, więc ciężko się grało z tym zespołem, skoro bez tych dwóch ważnych elementów dzisiaj, no, które u nas praktycznie nie istniały. No i mieliśmy problem, no, mieliśmy też problem, musieliśmy kombinować z przyjmującymi, bo mamy jednego atakującego. Więc mówię, Lubin wygrał zasłużenie, wygrał swoje punkty ważne, a my musimy jeszcze pracować, żeby dojrzeć do zespołu właśnie takiego, który w roli faworyta też potrafi grać. Miedziowi siatkarze po raz drugi we własnej hali fetowali zwycięstwo. Tym razem podejmowali ekipę prowadzoną przez Emila Siewórka. Pierwszy był prowadzony pod dyktando gospodarzy, jednak kolejne to już bardzo wyrównana batalia. Miedziowi zaczęli spotkanie z wysokiego C, aplikując rywalom solidną zagrywkę i mocny blok. Pierwsze punkty dla Kuprum zdobywał środkowy Damian Boruch i atakujący Jakub Ziobrowski. Gospodarze zatrzymywali szarże rywali pojedynczymi blokami, co wprowadzało zamieszanie w szeregach przeciwnika. W Będzinie nieco nerwów miejscowym próbował napsuć atakujący Lincoln Williams. Niemniej jednak Kuprum utrzymywało dobre tempo, wygrywając 25-20. Druga połowa zaczęła się co prawda korzystnie dla Kuprum Lubin, ale po chwili przerażeni kibice oglądali leżącego na parkecie Jakuba Ziobrowskiego, który po zdobyciu punktu niefortunnie zeskoczył i w efekcie skręcił staw skokowy. Koledzy znieśli atakującego, którego zastąpił Adrian Patucha. Po kilku minutach ponownie zobaczyliśmy nazywanego J23 Jakuba Ziobrowskiego. Końcówka seta była wyrównana, ale miejscowym udało się go wygrać 25-22.
Trzecia część meczu od początku nie układała się po myśli Gorzów Lubin. Spotkanie zaczęło odbywać się w rytmie punkt za punkt. Końcówka seta to dobry akcent środkowego Przemysława Smolińskiego, przyjmującego Luka Smyta i Jakuba Ziobrowskiego. Miedziowi wygrali 25-23, a MVP meczu okrzyknięto znakomicie wystawiającego piłki Macieja Goszkiewicza. No niestety, ten drugi, trzeci set bardzo szkoda. Trochę problemu na lewym skrzydle, w drugim secie trzy zagrywki z rzędu popsute. Nie powiem, że przegraliśmy tam wasze życzenie, ale szkoda takich właśnie końcówek setów, bo mogło być różnie, byśmy wygrali tego trzeciego albo drugiego seta i mecz by trwał dalej. Trener odszedł jakiś tydzień temu, tak samo zmiana prezesa, dużo osób jest chorych, dwóch zawodników w ogóle się nie pojawiło na boisku z powodu choroby, dwóch jest kontuzjowanych, nie mieliśmy w ogóle rezerwowych zawodników, którzy mogliby na przykład wejść na boisko i pomóc. Ciężko powiedzieć, tutaj wiele czynników może skutkować na to, że mamy problem. Niestety, no ten sezon nie jest jakoś za bardzo na razie udany, mamy tylko jedno zwycięstwo. Zobaczymy, co będzie dalej. Cieszymy się na pewno, że wygrywamy tutaj za 3 punkty i w 3 setach, ponieważ no tutaj w tym trzecim secie już było groźnie, będzie on skoczył na 2 punkty w końcówce i mogli doprowadzić do tego 4 seta, natomiast wygrywamy za 3. Mamy serię zwycięstw, 2 wygranych. Dzisiaj niestety no Masa nie dał rady zagrać, bo skręcił przedwczoraj kostkę na treningu, ale już wraca do formy. Myślimy, że na Bełchatów już będzie gotowy, a no takie sytuacje na pewno gdzieś tam siedzą w głowach na boisku kolegów i może przez takie sytuacje czasami jest lekka dekoncentracja. Dwa wygrane mecze we własnej hali na pewno dodały skrzydeł zespołowi Marcelo Frąckowiaka, który wygląda na parkiecie coraz lepiej. Przypomnijmy, Kuprum pokonało GKS Katowice i MKS Będzin. Zawsze przed meczem mamy takie statystyki na kartce i jesteśmy w sumie dosyć wysoko, bo na 5. miejscu w statystykach zagrywki w stosunku zepsute do asów i faktycznie dzisiaj było to widać. I myślę, że coraz lepiej gramy w każdym elemencie i ta nasza gra wygląda ciekawiej dla oka. Teraz czekają ich ciężkie starcia. Już 17 lutego na wyjeździe zmierzą się ze Skrą Bełchatów. Myślę, że to jest dosyć fajny moment, żeby grać z Bełchatowem. Mają swoje problemy kadrowe i myślę, że jak pojedziemy na tak zwanej fantazji i na swojej grze, to możemy mieć ciekawy wynik. W ligowej tabeli siatkarze Skry Bełchatów zajmują 6. miejsce. W ostatnim czasie gra ekipy nie jest najlepsza, ale kilku zawodników boryka się z kontuzjami. I tak do formy wracają Milard Ebadipour, Mariusz Wlazły, Artur Szalpuk, Patryk Czarnowski i Dawid Fiel. Osłabiony zespół Roberto Piazy przegrał ostatnio mecz z Rzeszową Rzeszów. Miedziowi wystąpią w najbliższej konfrontacji w pełni sił, a zmotywowani zwycięstwami na własnym terenie na pewno będą chcieli zakończyć mecze z kompletem punktów. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym programie dla Państwa. Zapraszamy na kolejne i życzymy wspaniałych siatkarskich emocji.